Witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 MyGM. W poprzednim odcinku mieliśmy dwa pierwsze row po gali Clash of Champions, dzisiaj będziemy mieli dwa ostatnie row przed galą Hell in a Cell. No i tak, wczorajszy odcinek właśnie tak się nawet nazywał, pozytywny odcinek, bo był bardzo pozytywny, zarobiliśmy w miarę fajne pieniądze, bo już mamy z powrotem troszkę tych pieniędzy i też oczywiście chyba dwa SmackDown, znaczy dwa razy z rzędu wygraliśmy ze SmackDown, więc troszkę tych fanów zdobyliśmy, no i mam nadzieję, że oczywiście będziemy dalej to robić. No i tak, zacznijmy od tego, co tutaj mamy w tym tygodniu. Mamy Edge'a też zakontraktowania, to jest bardzo ważne. Robert Root chce zawalczyć z Big Im. Dobra, no to będzie trzeba taką walkę bezsensowną niestety zrobić. To gdzieś tutaj, Robert Root i Big Im. Może żeby było troszkę to Robert Root, żeby to było troszkę ciekawsze, bo to będzie na pewno nudne, zróbmy jakiś interference może. Ziggler niech zrobi na Bigiego, tak, coś takiego zróbmy, żeby to miało jakikolwiek sens praktycznie, choć tak już tu nie ma zbytnio. Ensure that Sasha Banks fights this week. Dobra, czyli Sasha ma zawalczyć. Sasha akurat ma zawalczyć z Bailey. Z Bailey bym chciał zobaczyć, żeby walczyły w tables matchu może, bo jednak chcę właśnie, żeby ta rywalizacja się budowała. I tak, co zobaczymy w main eventie? Chciałbym zobaczyć w main eventie, myślę, Edge'a, debut Edge'a. I myślę, że z kim on by mógł zmierzyć. Mógłby z mistrzem się zmierzyć na przykład w Extreme Rules walce. Ja jestem praktycznie w walce cały czas w Extreme Rules, ale walki są ciekawe, więc czemu nie? Tak, teamy, dobra, no to może Styles i Nakamura może skończyli na chwilę swój konflikt i zawalczą. Ale w sumie z kim by zawalczyli? Może jednak nie. Styles i może Styles i Cena, to jest dość ciekawe starcie na Nakamurę. Na przykład i Sefa. To dużo lepiej myślę, że wygląda. Dobra, no to tak, teraz oczywiście musimy zrobić dwa razy charity. Może zrobić Ray i może zrobić też, bo te charity dają nam naprawdę bardzo fanów, dużo. No i self promo możemy zrobić. Self promo Naomi myślę, bo jednak Waltera nie będę zbytnio używał. Riddle będzie zwolniony, znaczy nie zwolniony, tylko nie przedłuży z nim kontraktu. Znaczy tak, free agenci. No nie ma tu na razie nikogo takiego, którym mi interesował. Legendy też nie, Batista dopiero się co pozbyłem, a resztę zawodników jak na razie nie potrzebuję, myślę. Dobra, więc podoba mi się ta karta walk i możemy w sumie, a nie, jeszcze Show Logistics, ale bym teraz zrobił, bym nic nie wybrał. Show Logistics, dobra, wszystko jest Show Logistics gotowe. Free crew booking mamy, ale to nie użyjemy jeszcze sobie teraz. Dobra, więc... Więc zaczynamy. Main event oczywiście oglądniemy, mistrza naszego i debiutującego u nas Edge'a. Symulujemy pierwszą walkę, tu mam nadzieję, że właśnie rywalizacja się zacznie między Sasha a Bailey. 3,5 gwiazdki, niestety walka i się, znaczy rywalizacja się chyba u nich nie zaczęła. Mamy tą walkę, która pewnie zrobi nic, nic nie zrobi pewnie, no ale... Niech już tam jest. 3 gwiazdki, no to jest naprawdę... To jest prawie jak 4-5 gwiazdek, patrząc na ten mecz, że w ogóle się nie spodziewałem, żeby tam coś mieli zrobić. Dobra, to będzie fajna walka, myślę, ale i tak symulujemy ją. Oczywiście ktoś pewnie tu wypadnie z powodu kontuzji, bo aż 3 zawodników jest... ma ryzyko, ale nie. 2,5 gwiazdki, no to była gorsza walka od tego midcard. No, bardzo dziwne, szczerze. No dobra, tą walkę tam mówiłem właśnie. Oglądniemy Edge kontra Brock Lesnar. Zobaczymy. Czy nasz mistrz dobrze zacznie panować, znaczy nie panowanie, tylko po obronie, jak się będzie pokazał, czy Edge zaliczy nowy śmienity debil, bo jeśli by wygrał, i tak na Hell in a Cell nie zawalczy, bo już w planach jest inny zawodnik z Lesnarem, który zawalczy, chyba że ten zawodnik, bo zawsze to wszystko może być busy i takie rzeczy często mogą być, że się nie uda, to wtedy będę musiał, tak jak na Clash of Champions, co Kane dostał też Lesnara, wybrać po prostu kogoś. I nie wiem, jak na razie moimi faworytami byliby pewnie Styles i właśnie jeśli wygra Edge, to też właśnie Edge, no bo jednak byłby też plan na Rollinsa, ale Rollins i Lesnar są helami, więc to takie, no niezbyt myślę. Też przydałoby się troszkę pieniędzy mieć, bo jednak tak sobie myślę właśnie na Hell in a Cell wypadało, ja bym chciał zrobić, że wszystkie walki praktycznie o pas były w Hell in a Cell. Na pewno bym chciał 3 walki w Hell in a Cell, klatrz, żeby były. Walka oczywiście o pas, walka o pasy tag teamu mężczyzn i walka o pas kobiet. Tag teamu kobiet nie wiem, jakoś
To jest, myślę, że najmniej ważny tytuł. Praktycznie tam nie dzieje się nic ciekawego. Te same walki będą prawie cały czas, więc nie jest to zbytnio według mnie tak bardzo ciekawe. A reszta te trzy walki, choć i tak pewnie oglądne, bo w każdą walkę będę oglądał pewnie na pay per view. Choć znaczy, w każdą walkę o pas, bo jeszcze jedna będzie nie o pas, którą nie mam pojęcia, jaką bym zrobił. Jakąś dużą walkę, właśnie, czy może tag team, czy jakąś dużą walkę one-on-one. Też bym, że była walka, przykład taka, załóżmy, dużego Hela i Face, na przykład tam Edge i Seth, czy na przykład Styles i Seth, no to by też się przydała szczerze jakaś stypulacja. Pewnie dałbym Extreme Rules albo coś takiego. Albo może Tables Match, bo mamy chyba dwie karty, mam, znaczy chyba Get the Tables, jak mi się wydaje. Czyli oczywiście to, że nawet jakby przed walka była 3-gwiazdkowa, to przez tą kartę będzie 4-gwiazdkowa czy 5 oceniona. No już nie wiem, będę musiał jeszcze nad tym pomyśleć. Na razie skupmy się na tej walce. Edge to jest z DDT. Zobaczymy, czy pomimo, że Edge i Kane nie są coś kumple, to czy możemy to powiedzieć, że pomści trochę Kane'a za to, że Lesnar dwa razy go pobił, no i Kane teraz jest kontuzjowany i na dwa tygodnie wypadł. I według mnie nie ma sensu jakoś dawać mu żadnej karty, bo tak szczerze i tak na razie dużych planów zbytnio dla niego nie mam, więc i tak właśnie nie potrzebuję chyba na razie tego. I myślę też, że po Hell in a Cell, bo zostało już mało pay-per-view, nie będzie już coś takiego, że jak przegrasz tytuł, masz rewanż. No może to trochę jest niefajne, ale nie mam po prostu czasu jeszcze na rewanże. Żeby właśnie, no chyba, że dobra, w sumie rewanż możesz mieć w połowie, tylko po między galami jakimiś. Bo na gale już na pewno nie rewanż, ma galę cenowego jak zawsze jakiegoś rywala. Bo jeszcze właśnie zostało, no zostało, nie wiem, TLC na pewno. WrestleMania, Fastlane chyba, no nie wiem, czy coś jeszcze. Więc właśnie, no byłoby świetnie, ale żałuję strasznie, że nie mam co przynajmniej Elimination Chamber, fajnie byłoby zrobić Elimination Chamber match. Ty naprawdę, ten GM ma super potencjał, ale nie jest jeszcze w pełni wykorzystany, więc liczę, że w następnej grze, jeśli nie w tej, bo naprawdę właśnie, już na pewno to jest duże zaskoczenie, że w ogóle dostaliśmy na przykład te tag teamy mistrzowskie, pasy właśnie, te pasy mistrzowskie tag teamy, czy też właśnie to, że mamy 4 walki na tygodniówce, 5 na pay-per-view, to i tak już jest duże zaskoczenie, że to w ogóle jest, więc na pewno to jest duży plus. Ale nie wiem właśnie, czy na przykład coś takiego dodadzą, jak na przykład tam załóżmy tytuł midcardowy, bo to myślę, że już byłoby dodane, czy na przykład właśnie jakieś Fatal 4-Way, Triple Threat Match, żeby właśnie było więcej można zawodników. Naprawdę super byłoby robić walki Fatal 4-Way, opas, mistrzowski, Triple Threat, super by to było, naprawdę. No ale na razie nic nie można zrobić z tym. I teraz drabiną uderzony Edge. Odrabina będzie właśnie za niedługi czas używana na TLC. I zobaczymy, czy Brock Lesnar będzie właśnie bronił tam pasu. Cały czas uderza Edge, nic nie może praktycznie zrobić. I kolejny raz uderzany. Cały czas Edge jakby był w kozim rogu praktycznie, bo nie może nic zrobić. Cały czas go atakuje właśnie Lesnar, no a w końcu teraz wychodzi i Spear. No i lepiej nie mógł odpowiedzieć na te ataki, zrobił od razu Spira i Lesnar leży jak nieżywy praktycznie. Teraz podnosi drabinę Edge i teraz czy się odpłaci mu i też będzie go tak uderzał. Teraz już go uderzył, zobaczymy czy dalej będzie właśnie tak, można tak powiedzieć, że znęcał się nad nim, że będzie cały czas uderzał. No, próbował, ale teraz Lesnar dużo szybciej z tego wyszedł niż Edge. Lesnar ma tego finishera, więc na to musi Edge na pewno uważać. Edge popchnął teraz go, prawie wylądował na schodkach. I Big Boot, świetna kombinacja od Edge'a teraz. Edge pewnie, nie wiem, myślałem, że pójdzie po jakąś nową broń, ale idzie po tą drabinę, którą chyba bardzo polubił. Myślałem, że do ringu wrzuci tą drabinę i wrzuci, no nie wiem co planuję z tą drabiną zrobić szczerze. Teraz Edge ma szansę właśnie zaatakować Lesnara, bo w głupim momencie Lesnar robi taunt, ale teraz kontruje szybko i może być, nie będzie F5, będzie Kimura. Wątpię, żeby się udało, bo Edge nie ma żadnych uszkodzeń
ramion, ale ciekawa opcja, że próbuje Kimura. No i właśnie wychodzi Edge z tego. Świetna kontra. I teraz combo, znaczy comeback move. No właśnie, to się nigdy nie udaje. Jak komputery mają comeback moves, to nigdy się nie udaje. Lesnar teraz wynosi Edge i pewnie go wyrzuci? Nie, rzuci go na linię. Myślę, że go wyrzuci poza ring. I dobrze kontruje Edge z łokcia od razu. Uderzy Lesnara. Lesnar kontruje teraz i Lesnar jest bliski signatury i finishera, belly to belly. I ma finishera, ma signaturę, więc w opałach może być Edge już chciał F5 robić, ale Edge był szybszy. No Edge już mógł praktycznie mieć walkę skończoną, ale na jego szczęście wyszedł z tego. Znowu chyba Lesnar tak właśnie wyglądał, jakby chciał zrobić F5. On praktycznie tylko poluje na ten jeden ruch. Ciekawe, czy mógłby zrobić catching F5 Lesnar, że właśnie złapałby go. Ma Edge finishera. I czy Edge go użyje? Oj, teraz mogą być kłopoty dla Edge'a. I właśnie mamy... A nie, tylko jeden pojedynczy German Suplex. Myślę, że signaturę używa. Teraz będzie F5. Czuję właśnie. Tak, będzie F5. No i to będzie też koniec dla Edge'a, tak naprawdę. Czyli mistrz dalej wygrywa. Brock Lesnar dalej wygrywa, odkąd właśnie, można tak powiedzieć, odbudował i dostał walkę o pas. No jest teraz w niesamowitej formie, nikt go nie może zatrzymać. Trzy gwiazdki, nie najgorzej, ale też spodziewałem się lepiej. On nie wie i tak sam, co go czeka jeszcze na Hell in a Cell, z kim zmierzy się w tej klatce. Myślę, że to, czuję, że to właśnie show będzie dobre. Jeszcze niestety robią też charity, co jest no nie najlepsze, bo jednak to jest moja jedyna opcja. Jeśli oni by nie używali charity, to jest szansa naprawdę. O, właśnie mam Undertakera, właśnie tak myślałem, gdzie on zniknął i właśnie oni go wzięli pewnie. I ma teraz feud z Jinderem Mahalem. Czuję, że któryś powinien już wylecieć, Sean albo jak X-Pac z kontuzją, bo oni cały czas się ze sobą biją praktycznie, ale nikt nie wypada. 4,5 gwiazdki, jeszcze klasyk robią. 15 tysięcy nowych fanów, spoko, dużo zarobiliśmy, oni mają, ile nowych fanów? 14, więc teraz właśnie już jakby jest ten moment, że nieważne, że oni robią lepsze show, my mamy lepsze show przez to, że używamy tych praktycznie charity cały czas i to jest, mógłbym nawet 3 razy robić to charity, szczerze. Dobra, kontrakt się EDM-u kończy, oczywiście, że mu przedłużymy, ale dużo naprawdę sobie każę, mam nadzieję, że to na jakieś 20 tygodni czy coś takiego. Dobra, i będziesz miał walkę. Rudy jest szczęśliwy, spoko. I teraz jestem ciekawy, na ile ty przedłużyłeś kontrakt, Eddie. Mam jedno chyba kontrakt właśnie, negotiations. Na Eddie ma na 21 tygodni, no i to rozumiem. Komu się najbliżej będzie kończyło kontrakt? Najbliżej się będzie kończyło Naomi, a ona mi jest obecnie potrzebna, więc dam jej ten kontrakt negotiation na 5 tygodni. Help spa, potrzebne. Kontrakt negotiation też mi myślę, że będzie potrzebne. Kto mógłby wziąć health spa? Kto ma niską staminę? Niską ma Lesnar, niską ma Rollins, niską ma też Shayna. Shayna nie będzie używana i tak w tej tygodniówce. Kogo mi zależy, żeby mu poszła stamina w górę? Myślę szczerze, że nie wiem właśnie, kto, czy Seth albo Lesnar, myślę. Seth pewnie jeszcze zawalczy, więc niech kuruje się Lesnar, może coś takiego zrobimy. Dobra. Będę używał dalej jeszcze później tych kart, myślę, na razie jeszcze sobie je zatrzymam. Primarch Physio, to może jednak nie, przed galą jakąś. Jest Xavier Woods, to jest dość ciekawa opcja, bo on by mógł z Big Im walczyć, tylko że tak, no jest problem taki, że no na razie nie mają feudu, na razie Dirty Dogs feudują, znaczy w sumie, czy oni feudują z nimi? No oni praktycznie nie feudują, Dirty Dogs, bo oni no nie mają praktycznie rywalizacji z nimi.
A nie, mają, to dobra, to nie będę nic. Nie będę nic robił. W legendach, jak to jest? Tak samo praktycznie, tak? No. Nie wiem, gdzie się Stone Cold podział, też żeby może wzięli. Dobra, więc main event. Co będzie naszym main eventem? Styles Nakamura to też jest po części. Nie wiem, myślę, że mógłbym w sumie to zobaczyć po części, jak Extreme Rules taką walkę. Czemu nie? Openerze. Nie, może przez tę rywalizację Banks nie może z Bayley mieć rywalizację, czy o co chodzi? Nie ma sensu, myślę, żeby się znowu biły. Więc nie wiem w sumie, jaką możemy zrobić walkę. Edge może w Openerze, niech się zmierzy z kim? Mógłby z Sefem na przykład się zmierzyć, to jest na pewno ciekawa opcja. Z Sefem może w Tables Matchu, czemu nie? I tak, tak teamowe starcie. Można zrobić to tak teamowe starcie, no a nawet trzeba praktycznie. I jeszcze kogo byśmy zobaczyli, moglibyśmy zobaczyć? Mamy walkę kobiet? Nie mamy jeszcze, taką musimy zrobić walkę kobiet. Bailey walczy ostatnio dużo, więc może Bianca niech zmierzy się z Aską. Może coś takiego, te dwie zawodniczki dawno nie widziałem, że walczyły. Więc czemu nie? Dobra, teraz robimy Charity. Cena na pewno powinien zrobić Charity. I teraz tak, Banks może i powiem tak, chciałbym spróbować zrobić wszystkie Charity. Jak to będzie wyglądało, w jaki sposób to będzie właśnie wyglądało, jakbym zrobił same Charity. To jest 30 tysięcy, ja rozumiem, że to jest dość dużo, ale jestem ciekawy, jakby to wyglądało, jakbym zrobił same Charity. Dobra, wszystko jest gotowe. Też się nikomu chyba kontrakty nie będą zbytnio kończyć, jeśli się nie mylę. Nie mogę tego sprawdzić, czy mogę tutaj w sumie. 5 tygodni. Eddie praktycznie jest do końca, bo na tydzień ostatni mu nie będę go mógł wziąć. No ale patrząc dalej, to tylko im kontrakt? Nie, jest tutaj Edge, któremu za 4 tygodnie. No, za 4 tygodnie najbliżej komuś się skończy kontrakt, tak? Chyba tak to mam rozumieć. Tak, najbliżej komuś się za 4 tygodnie skończy, więc spoko, mamy z tym dużą teraz przerwę. I teraz tak, jaką byśmy walkę zobaczyli? Mógłbym zobaczyć walkę Edge'a i Rollinsa, ale nie wiem, czy oglądać znowu walkę Edge'a. Mógłbym zobaczyć, no nie, myślę, że jednak zobaczę tą walkę, pomimo, że już to jest parę razy oglądane, to jakby może to jest definitywny koniec, mam nadzieję, może tej rywalizacji, więc dobra, zróbmy to w taki sposób. Wszystko zgotowało, jak mam journal? Aha, dobra, to mam zrobione. Confirm booking. Tą walkę symulujemy, to jest 29 tydzień, czyli 30 to będzie Hell in a Cell. 2,5 gwiazdki. 5000 fanów, świetnie. Tu mam nadzieję, że rywalizacja pójdzie na drugi poziom. Nie, chyba nie idzie, niestety. Oby tu Bianca wygrała. Dobrze, bo ona chyba chciała, żeby w następnej walce wygrała. Słaba niestety to jest walka, ale naprawdę my teraz nie musimy się nad tym tak zastanawiać, bo praktycznie to Charity nas mega ratuje. Pomimo, że wydajemy troszkę sporo, bo mam przed tu 30 tysięcy, ale jeśli będziemy to praktycznie wydawać cały czas, to będziemy zbliżać się do SmackDown, więc można sobie to naprawdę po części kupić to wygranie. A w sumie, jak jest opcja, to czemu nie? Warto byłoby skorzystać, myślę. No i w sumie właśnie, to jest, w Hell in a Cell to będzie 30 tydzień. 30 jakiś czwarty, piąty to będzie, myślę, no przydałoby się coś takiego jak Survivor Series, nie będzie przecież. Ja albo o czymś zapomniałem, bo nie wiem. Albo nie wiem właśnie. 50 to jest WrestleMania, 46 załóżmy to jest jedno. To by oznaczało jakieś 4-5 gal, ale to niemożliwe. Będzie pewnie Fastlane, tak mi się wydaje. Fastlane, tak, Fastlane będzie. 45, 40 tydzień gdzieś. 45, 44, coś takiego. 50 będzie WrestleMania. No 40 to by było jedno, to oznaczałoby, że 3 pay-per-view nam zostało jakoś. Hell in a Cell. Coś po 35 tygodniu, coś po 40 tak jakby.
No nie wiem, nie wiem, naprawdę zapominam, ponieważ robiłem już tą jedną serię raz, to no zapominam, co właśnie w miarę było kiedy. I zaczynamy to starcie. AJ Styles, Nakamura, feud mają już od bardzo dawna, bo po tym jak stracili pasy, postanowili pójść swoją drogą każdy, ale nie rozstali się w dobry sposób, bo oczywiście mieli rywalizację i cały czas trzymają. Nakamura wygrał walkę tam, która miała mu dać walkę o pas, ale wypadł niestety. Oczywiście z powodu wtedy, no nie wiem, że on był po prostu busy, jakoś nie mógł walczyć. I nie wiem, myślę, że jednak teraz by musiał kolejny raz walczyć o tą, w tej walce o pretendenta, bo nie wiem, jakoś teraz wypadł mi z tego, można powiedzieć, rankingu tych zawodników, które najbardziej chciał zobaczyć walczących o pas. No zobaczymy, taka wygrana tutaj ze Stylesem na pewno mogłaby może właśnie go dać wyżej, na przykład Stylesa właśnie w rankingu. No zobaczymy, kto wygra to starcie. Przypięcie już teraz Stylesa chyba, nie, no nie jest rope break, pomimo że wydaje się, że Nakamura noga była pod liną. Kopnięcie i Sling Blade, tak kończy tą akcję. Kontra Joe Breaker i przy tą akcję. Akcję. Kontra Joe Breaker i teraz Styles w ofensywie. Pump Handle teraz, który jest skontrowany przez Nakamurę. I Nakamura myślę, że będzie miał sygnaturę po tych akcjach. Jednak jeszcze nie. Ale... Nie, jednak nie, a nie, ma już teraz, choć Styles też właśnie zbliżał tego bardzo. Wydaje się też, że jeden ruch, właśnie że taki ten skok na rękę, jeszcze jeden i będzie miał coś, tylko idzie na pytas po jakąś broń, widocznie. Krzesło będzie chciał użyć i używa celnie, po prostu w głowę Nakamury. Ma też skazę na Carl Crashera, ale Nakamura pro z kolanem. Teraz jest szansa sygnaturę właśnie i robi tymi kopnięciami swoimi. No i oczywiście to nie jest koniec walki. Aby po sygnaturze przegrał, to byłoby słabo, aby Styles właśnie przegrał po tym, ale ma finishera Nakamura. Kinshasa będzie czekała tutaj po prostu, żeby uderzyć w Stylesa. Wychodzi teraz Styles z tego i może będzie Calf Crusher. Nie będzie. Za to teraz Nakamura, po prostu coś jak wyglądającego jak World Strongest Slam. I teraz Kinshasa trafiona prosto w głowę Stylesa. Czy to będzie koniec tej walki? Czy Styles przegra? I przegrywa. No Nakamura kolejny raz z nim wygrywa. I rozprawił się z nim dużo szybciej niż chciałem, szczerze. Here is your winner, King Nakamura! No nie wiem, Nakamura wygrywa znowu ze Stylesem. Styles niestety przegrywa. A szkoda, bo naprawdę chciałbym go jakoś zbudować, żeby mógł walczyć o pas, a po takich walkach to trudno. Walka oceniona na 4 gwiazdki świetnie, ale niestety no ta rywalizacja po prostu stoi w miejscu tak naprawdę. Teraz właśnie te walki z Smackdown mogły nadrobić sobie na praktycznie 4, nawet nie mają challenge, co jest bardzo dobre. To znaczy, że już mamy z miejsca 15 tysięcy więcej fanów samymi właśnie tymi charity. To, że zrobią większe show, lepsze show gwiazdkowo, w sumie nie wiem, zobaczmy main event jak będzie. Jak będzie 4 gwiazdki, no to wygrają pewnie, coś koło tego. 4 gwiazdki, to pewnie wygrali, ale tak, wygrali we wszystkim. Nawet nie zapomniałem, że aż tak słabo mieliśmy show. 2,5 gwiazdki w dwóch walkach i 2 gwiazdki, no tragicznie.
Dobra, ale jak tam z fanami? 15 tysięcy nowych fanów, no i to jest to. Mamy też 940 tysięcy. Strasznie dużo zarabiamy, co mi bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. SmackDown zarobiło 7 tysięcy. No i to jest właśnie to. Powoli, powoli się zbliżamy do nich. I to jest po prostu małymi kroczkami, ale może do 50 tygodnia dojdziemy do nich w końcu. Biggie miał mieć title shota? Zapomniałem szczerze. Ale na szczęście jeszcze nie pójdzie. Tu są fajne rzeczy same, praktycznie tu Extreme byłoby spoko. Kogo mamy tutaj do... Cezaro? Nie wiem, nigdy nie używałem praktycznie, ale... Nie, no naprawdę Taz nie będzie mi zbytnio potrzebny, więc... Wątpię, żebym go chciał używać naprawdę. Więc nie, jakoś mi się wydaje, że nie potrzebujemy go. Tak to wygląda w legendach. Takie mamy legendy. Spoko. Dobra, myślę, że jednak mam troszkę pieniędzy, pomimo że pójdzie dużo na te stypulacje, to bym to kupił, bo to jednak będzie mi potrzebne, że to A Little Bit of TLC mi się przyda na galę. Tu Extreme moglibyśmy już teraz możliwie, że nawet użyć. No nie mogę tego zrobić, nie możesz Lesnar i niestety i Rollins być w tak teamie, więc to mu się pewnie nie spodoba. Schedule running on one of your champions this week, no i to jest bardzo ciekawe. Na kogo można byłoby zrobić running? Mógłbym w sumie podpisać jakiegoś free agenta, na przykład jakąś zawodniczkę i na w tag teamie kobiet, ale nie, naprawdę ciężko, ciężko tutaj mi wybrać. Contract negotiation w sumie sobie dajmy. Dajmy tu Edge'owi. Dobra, więc w sumie no to nie wiem. Na razie chyba już tu więcej nie będziemy, tak mi się wydaje, robić. Powiem tylko tyle, że tak szczerze, plan na Hell in a Cell już mi się nie udał, tego zawodnika, co chciałem, ale i tak myślę, że już mam nowego zawodnika i w sumie, no powiem to w następnym odcinku i w sumie myślę, że ten zawodnik zasłużyć, to zdecydowanie zasłużył bardziej, ale no nie będzie to tak wielka, myślę, że walka, ale myślę, że no po prostu powinien zawalczyć o pas. Więc walka, myślę, że będzie właśnie, może nie duże nazwisko, ale będzie, myślę, że może nie w sumie, że ogromne, bo duże to jest i tak nazwisko na pewno, a nie będzie jakieś to ogromne nazwisko, ale i tak liczę, że walka będzie po prostu bardzo, bardzo dobra. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki wam za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!